Czym jest scenariusz filmowy? Scenariusz filmowy jest potężnym narzędziem kinematograficznym. Jest pewnego rodzaju ściągą, którą wykorzystujemy na każdym etapie filmowym. Wiemy, kiedy i gdzie ustawić kamerę, czy ustawić ją w dzień, czy w nocy. Wiemy, co muszą mówić nasi aktorzy. Wiemy, jak narysować ujęcie po ujęciu do storyboardu, a nawet do animacji, ujęcie po ujęciu. Wiemy mniej więcej, jak zakomponować nasz obszar planu filmowego, ale jak zabrać się za napisanie tak wielkiej, obszernej pracy pisemnej, a często nie jesteśmy wybitnymi pisarzami. Jak zabrać się za napisanie takiej pracy? Nie powinniśmy myśleć o tym, że ta praca jest ogromna, że jest czymś dużym, przytłaczającym. Nie, powinniśmy się skupić na samym początku na troszeczkę węższym określeniu głównej postaci w scenariuszu, głównego bohatera. Nieważne, czy to będzie animacja, film fabularny, czy dokument. Powinniśmy się zastanowić, kim jest nasz główny bohater. Poznać jego wszystkie uczucia, emocje, poznać jego marzenia, pragnienia, określić, kim on jest, kim jest z zawodu, o czym marzy, do czego dąży, czy jest optymistą, czy jest pesymistą, czy jest introwertykiem, czy jest ekstrawertykiem, czy jest przystojny, czy jest brzydka, czy jest piękna. Powinniśmy wiedzieć totalnie wszystko na temat naszego głównego bohatera. Kiedy znamy mniej więcej, określiliśmy, jak wygląda nasz bohater, możemy nawet mieć taką drobną podpowiedź i go sobie wcześniej narysować, to powinniśmy się skupić na drugim kroku, a drugim krokiem będzie określenie, w jakiej przestrzeni on się otacza. Czy on mieszka w futurystycznym mieście, czy jest zaszyty w małym miasteczku, a nawet mieszkający gdzieś na polanie, bo może być to, nie wiem, konik polny na przykład. Musimy określić jego ekosystem i podobne pytania zadać do jego ekosystemu, do jego przestrzeni, w której on żyje, jak dla niego. Powinniśmy wiedzieć, czy w co ludzie tam wierzą, z jakimi problemami się borykają. Powinniśmy wiedzieć o tym miejscu wszystko, tak samo jak zresztą i do postaci. Im więcej odpowiemy, im na więcej pytań odpowiemy podczas poszukiwania i określanie miejsca, w którym on żyje, tak samo jak i poszukiwania naszego bohatera, tym łatwiej będzie nam pisać nasz przyszły scenariusz. Kiedy mamy określone dwa pierwsze punkty, czyli kim jest nasz bohater i drugie, gdzie on żyje, zadajemy trzecie pytanie. Do czego ten nasz bohater dąży? A kiedy dowiemy się, do czego nasz bohater dąży, określamy, co mu w tym przeszkadza. Czyli określamy wszystkie przeciwności losu, czy pogoda mu przeszkadza w realizacji jego planu, głównego bohatera, czy jest jakiś czarny charakter, który przeszkadza mu po prostu do osiągnięcia celu. Czyli kiedy mamy już określonego bohatera, miejsce akcji, cel, do którego dąży nasz bohater, jak i również wszystkie jego przeciwności, i kiedy wszystkie z tych rzeczy mamy wypisane, wystarczy zebrać to do kupy i złożyć w napisany tekst.
warto Wam zwizualizować, jak powinien być napisany mniej więcej scenariusz. W scenariuszu piszemy tylko to, co widzimy i słyszymy. Nie piszemy o uczuciach, o myślach. Mniej więcej powinno wyglądać to tak. Dom, nowoczesne wnętrze. Młody mężczyzna podchodzi do okna, spogląda przez nie, widzi tam stado lecących ptaków, po czym wypowiada słowa: chciałbym być taki jak one. Kiedy słowa naszego bohatera zmienimy na myśli, pojawia nam się taki tekst. Podchodzi do okna, spogląda przez nie i myśli: chciałbym być taki jak one. Jak pokazać jego myśli na obrazie? Jest to niemożliwe, ponieważ potrzebujemy do tego narratora. A w filmie nie chodzi o to, żeby wykorzystywać narratora na każdym kroku. Jeśli jest nasza koncepcja taka, aby pojawił się narrator, w scenariuszu piszemy: narrator mówi. Ale zwróćcie uwagę, narrator mówi. Do filmu powinniśmy, podczas pisania scenariusza, powinniśmy trochę podchodzić do filmu jak do filmu niemego. Pojawiają się chaptery i tam pojawiają się dialogi. Wątki poboczne są genialną sprawą, jeśli chodzi o film. Wystarczy, że stworzymy jeszcze opis kilku postaci. Wiemy, czym dane postacie się zajmują, co robią. Zadajemy te wszystkie pytania. Musimy też o tych postaciach wiedzieć wszystko totalnie, żeby nikt nas nie zagiął tymi pytaniami. W ten sposób kreujemy kolejne wątki filmowe. Mamy jedną postać, mamy drugą, trzecią, czwartą, 7, 10, 3. To od nas zależy, z ilu postaci nasz film będzie się składać. Kiedy mamy wątki poboczne w naszym filmie, nie musimy aż tak rozbudowywać naszej historii. Zwróćcie uwagę. Wystarczy, że jedna postać boryka się z jednymi problemami, druga postać z innymi problemami, a ich wątki mogą się przenikać. I nie rozbudowujemy aż tak całej historii. Nie musimy opowiadać całego życia jednej postaci, kiedy mamy dodatkowe do tego postaci, które mogą nam przecinać historię i mogą się nakładać wątki postaci. Mogą coś podpowiadać dla naszego bohatera, pomagać. Mogą ze sobą mieć oddzielną historię, nasze poboczne postaci. Ale w tym wszystkim, o czym powiedziałem, jest jedna najważniejsza rzecz. Co my chcemy przekazać naszym filmem? Co my chcemy dać odbiorcom przez pokazanie naszego filmu? Powinniśmy się nad tym zastanowić. Jakie chcemy wzbudzić uczucia w naszym widzu? Czy chcemy, żeby płakał ze szczęścia? Czy chcemy, żeby śmiał się? Żeby czuł się wzruszony? Żeby czuł się zażenowany? Wzbudzić go do jakiejś refleksji. Musimy sobie zadać na samym początku pisania scenariusza, jakie uczucia chcemy wzbudzić w naszym widzu. I nieważne, czy rzeźbimy, czy malujemy obraz, czy tworzymy film. To jest najważniejsze chyba pytanie, co ja chcę dać mojemu widzowi. Jakie chcę wzbudzić w nim uczucia? Do jakich refleksji go pobudzić? Zadanie na dziś. Tworzenie postaci do scenariusza. Narysuj postać wielkości kartki A4. Niech będzie to sam portret. A następnie opisz, kim jest ta postać, czym się zajmuje, co lubi, czego nie lubi, co kocha, czego nienawidzi. Czym się zajmuje? Czy pracuje, czy chodzi do szkoły?
Co jest w niej wyjątkowego? Z jakimi problemami się boryka? I co sprawia, że czuje się usatysfakcjonowana? Musisz wiedzieć na temat tej postaci totalnie wszystko. Jeśli ktoś zada ci pytanie, kim jest ta postać, czym się zajmuje, co robi, musisz na to wszystko znać odpowiedź. I najlepiej mieć ją wypisaną. Pod filmem znajdziesz tekst, jak sformatować scenariusz filmowy według Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jeszcze ostatnie słowa. Nie myl scenariusza ze scenopisem, w którym możesz zawrzeć wszystkie informacje odnośnie jak kadrować nasz obraz filmowy, jak ustawić oświetlenie i wszystkie dodatkowe informacje, które pomogą nam w realizacji filmu.